Chrystusowej, otwórzmy Słowo Boże. Ewangelia świętego Jana, 4 rozdział, 4 werset, aż do 27 wersetu. Ewangelia świętego Jana, 4 rozdział od 4 do 27. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go i dałby Ci wody żywej. Mówi do Niego, Panie, nie masz nawet czerpka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowi jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytroskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jeruzalemie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jeruzalemie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Spotkanie Boga z człowiekiem. Spotkanie Jezusa Chrystusa z Samarytanką. I na pewno Samarytanka nie wiedziała, że naprzeciwko niej znajduje się sam Bóg. Ale widzi jednego Żyda, 30-letniego, z którym rozmawia. Jednak Bóg, umiłowani bracia i siostry, poprzez te wydarzenie zobaczymy z łaski Chrystusowej, jak przybliża się do człowieka, jak chce Bóg się przybliżyć do człowieka i jak człowiek, jak jest posłuszny w przykazaniach i w przykazaniach Bożych i odda się Duchowi Świętemu, uczyni i on też swoją cząstkę i przybliży się do Boga. Celem Chrystusa jest jeden, aby dotarła Samarytanka, to co jest napisane w 26 wersecie, aby usłyszała te słowo, że ja jestem tym, który rozmawiam z Tobą. I to jest objawienie, które czyni Bóg Samarytance. I to objawienie chce uczynić Bóg dla każdego człowieka. Bóg nam mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy byli ludzie zbawieni. Ale i my, którzy przyjęliśmy Chrystusa do naszego życia,
objawił nam się Bóg w naszym życiu nie dlatego, że byliśmy dobrymi ludźmi, ale wezwaliśmy Go i przyszedł, tak jak uczyniła to Samarytanka. Chcemy oblicze Chrystusa, który chce nam objawiać oblicze swoje, aby nam objawiał Chrystus. I wiecie, Bóg ma oblicza do objawienia nam. Jak żeśmy się na nowo narodzili, wtedy poznaliśmy oblicze Boga jako Zbawiciela. Zbawił nas z naszych grzechów, wziął nasze grzechy i z poznaniem zobaczyliśmy na krzyżu na Golgocie, odeszły nasze grzechy, zostały przebaczone nam nasze grzechy i zobaczyliśmy Boga jako Zbawiciela. I od razu, jak zaczęliśmy chodzić z Chrystusem w naszym życiu, znaleźliśmy inne oblicze Boga, oblicze Ojca. Jak uczynił nas dziećmi, zaczęliśmy Go poznawać jako Ojca. Ja pamiętam w moim życiu nigdy nie wzywałem Boga jako Ojca. Mówiłem Boże i niekiedy mówiłem Chrystusie, ale jako Ojciec nigdy Go nie nazywałem. Bóg jednak, jak mnie na nowo narodził, wtedy objawił mi w moim życiu i w mojej duszy oblicze swoje jako Ojciec. I w moim chodzeniu duchownym Bóg chce nam objawić jeszcze inne oblicze. Chce nam objawić, że jest naszym przyjacielem. I może być jeden człowiek, który poznał Boga Zbawiciela, ale jeszcze nie poznał Go jako Ojca, jako przyjaciela. I Bóg chce nam to objawić w osobistym naszym związku z Nim. I to chce Bóg też dzisiaj, aby nam pokazał, jak w Jego dobroci, w Jego miłosierdziu przybliża się do człowieka. Aby się udało to Jezusowi, cudzysłowie, spotkał się z Samarytanką. I aby się to pokazało, musi Samarytanka wezwać Go. Człowiek musi wezwać Boga. Nie przychodzi Bóg na siłę do naszego życia. Nie przyszedł nigdy do naszego życia na siłę, ale jak wezwaliśmy Go w naszym życiu, nigdy nie przyszedł do naszego życia, aby czynił rzeczy. Zawsze chce współuczestniczenie człowieka. I aby to się udało z Samarytanką, musi się do niej przybliżyć i musi uczynić go, aby go wezwała. I pierwszą rzeczą, którą czyni Jezus, jak się spotkał z Samarytanką w 7 wersecie, mówi jej: daj mi pić. Ani jej nie dał nauki, ani nie powiedział jej, że ja jestem Mesjaszem, na którego czekacie. Mógłby jej to powiedzieć, ale powiedział jej tylko: daj mi pić. Czyli czyni coś, co w oczach tej kobiety, i ona nie wie, że to jest Bóg naprzeciwko niej, i to jest coś dziwnego. I Bóg ma zazwyczaj robi rzeczy dziwne u ludzi. Dlaczego są dziwne rzeczy? Bo jest napisane, że Samarytanie nie obcują z Żydami. I Samarytanka widzi jednego Żyda, który przemawia do niej i uniża się, bo Żydzi uważali się za wyższych od Samarytanów i poprzez ten ruch przybliża się do Samarytanki. I stara się teraz Chrystus przez to uniżenie, które czyni, nauczyć Samarytankę. I powiedzieliśmy, że nie zaczął od nauki, ale zaczął poprzez jeden ruch. I nasze życie, bracia i siostry, w tym świecie, jak chcemy przemówić do ludzi w świecie, ale i nawet w Kościele, co do związku z naszymi braćmi i siostrami, jak chcemy coś powiedzieć, wtedy podstawą jest uniżenie. Jak nie mamy uniżenia w związku naszym, wtedy nie możemy przekazać tego, co chcemy przekazać. Albo nawet jak chcemy coś powiedzieć jakiemuś człowiekowi, wtedy nie może nas Chrystus nauczyć, jak nie mamy uniżonego ducha. I mówi Chrystus, jeden słynny werset, że przyjdźcie do mnie wszyscy zmęczeni i obciążeni i ja wam dam odpoczynek. Weźcie moje jarzmo ode mnie i uczcie się ode mnie, że jestem pokorny i uniżony w sercu. Nie mogę się nauczyć, jak ktoś przyjdzie z uniżonym sercem, aby mnie nauczył. Nauczyciel Jezus miał pokorność, miał uniżenie. Pierwsza cecha.
Przypomnijcie sobie tamtego wieczoru, jak mył nogi uczniom Jezus i chciał ich nauczyć, aby usługiwali jeden drugiemu. Chciał ich nauczyć, że w Kościele nie ma kogoś, kto jest wyższy albo że jest na lepszym stanowisku, ale jeden powinien myć nogi drugiemu. I aby to pokazał, wziął miskę i usługiwał, i mył nogi uczniom. I później zaczął ich uczyć. I pamiętacie, że w Ewangelii świętego Mateusza jest napisane, że wielki w Królestwie Niebios będzie ten, który uczyni i później nauczy. I w taki sposób Jezus przybliżył się do Samarytanki z uniżonym sercem. I jak zobaczyła tą rzecz Samarytanka, jest napisane w 9 wersecie, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Jedną cechę, którą ma Samarytanka, jest, że zauważyła te działanie tego człowieka. Była zdziwiona, ale nie zostawiła tego. Powiedziała, kim on jest, który do mnie mówi? Mogła odejść, ale nie odeszła i przyglądała się temu wydarzeniowi. Przychodzi wiele razy Bóg do naszego życia z dziwnymi rzeczami i chce nas czegoś nauczyć, chce nam coś pokazać. I my być może omijamy to wszystko, ale jak jesteśmy bardziej spostrzegawczy, wtedy zobaczymy, że to są działania Boga. Bóg chce nas czegoś nauczyć. Przypomnijcie sobie, Mojżesz, jak zobaczył krzaki palący się, ale nie palił się, zatrzymał się i patrzył się na te dziwne zjawisko. I wtedy Bóg i Pan, jak zobaczył Mojżesza, wtedy odezwał się. I dlatego stańmy się przyglądujący w rzeczach, które czyni Bóg. Bo Bóg może chce nam coś objawić. Jak Samarytanka zaczyna rozmawiać z Jezusem, Jezus musi poprosić od niej. I mówi, gdybyś znała dar Boży, czyli mówi, zaczyna jej mówić o Bogu. Z początku powiedział jej, że daj mi pić, a teraz mówi, zaczyna jej mówić o Bogu. I tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Czyli mówi jej, co ma zrobić. Ty byś prosiła. Tak jakbyś jej powiedział, poproś ode mnie wodę żywą. Na to oczekuje Chrystus. I czeka od nas Chrystus, abyśmy poprosili Go, abyśmy Go wezwali, abyśmy się przybliżyli do Niego. Nie przyjdzie na siłę Chrystus do naszego życia, tak samo jak nie przyszedł na siłę do ludzi w świecie, ale i w naszym życiu oczekuje, abyśmy poprosili Go. Ale widzicie, że Bóg w bardzo, bardzo łagodny sposób, i mam radość z tego powodu, że stara się w delikatny sposób uczynić Samarytankę, aby poprosiła, ale Samarytanka nie prosi i odwrotnie mówi, czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił. I pomimo to Bóg nie cofa się, Jezus nie cofa się, oczekuje, kontynuuje naukę, kontynuuje. I podpowiedział jej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. I przynosi jej teraz wielkie objawienie. Duch Święty objawia jej. Ona nie zrozumiała w tamtej chwili tego, ale mówi jej o wielkiej prawdzie, że Chrystus jest ten, który wyśle Pocieszyciela na ziemię. Ale wodę, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku żywotowi wiecznemu. Objawię jej więc i mówię jej o wodzie żywej. I wiemy bardzo dobrze, że woda żywa jest Duchem Świętym. I tutaj objawia nam Bóg również, że Duch Święty wytryskuje z nas ku żywotowi wiecznemu. Nie mogę zrozumieć, jak niektórzy ludzie mówią, że nie jest nam potrzebny Duch Święty, ale tutaj objawia nam Słowo Boże, że Duch Święty wytruskuje ku żywotowi wiecznemu, czyli pomaga nam, abyśmy dotarli do życia wiecznego.
Nie wiemy, czy będziemy mogli dotrzeć do wiecznego życia bez Ducha Świętego. I po tym słowie Samarytanka otwarła swoje serce i mówi: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła. I tutaj jest pierwszy cel Chrystusa, udał się. Wezwała Boga, wezwała Królestwo Niebios, wezwała Pana Wszechmogącego. Bóg zawsze, bracia i siostry, tak jak powiedzieliśmy, chce uczynić nas, abyśmy znali Jego wolę. I pierwszą rzeczą, którą czyni, jest, aby dał nam Jego swoje słowo, czyli poznanie. Jak my pójdziemy i poprosimy od Niego, wtedy przyjdzie znów Bóg i będzie chciał, abyśmy się przybliżyli do Niego i aby nam objawił oblicze, które chce nam objawić. Aby nam objawił drogę, którą powinniśmy iść. Jak to uczyni Bóg? Zobaczmy. 16 werset. Mówi jej Jezus: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. I znowuż dziwne rzeczy czyni Bóg. I tutaj, pomimo, że prosi o wodę żywą, o wodę żywą, mógłby jej powiedzieć, że dobrze, ja ci dam Ducha Świętego i mógłby jej zacząć mówić o rzeczach niebieskich. To by oczekiwał człowiek. Widzi jedną duszę, która ma pragnienie, otworzyło jej się serce, ale jednak Bóg ponownie czyni dziwne rzeczy. Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. I tak jakby spadła z nieba Samarytanka i mogła w tamtej godzinie się odwrócić i mogła odejść. Kim ty jesteś? Co ty mi teraz mówisz? Mojego męża? Co ci obchodzi o moim mężu? I mogła się zgorszyć i odejść. Pomimo, że naprzeciwko jej był Bóg. Odpowiedziała niewiasta: nie mam męża. I tutaj objawia się szczerość tej kobiety wobec Boga. Szczerość, która powinniśmy mieć wobec Boga. Szczere serce, prawe serce, które powinniśmy mieć wobec Boga. I pomimo, że nie rozumiemy działań Boga w naszym życiu, my kontynuujemy i trwamy przy Bogu. Bo wiemy, że Bóg ma słowa żywota wiecznego. Jak czegoś nie rozumieliśmy, jak czegoś nam nie objawił Bóg, to nie jest przyczyna, abyśmy się zgorszyli, abyśmy się cofnęli, ale odwrotnie, byśmy zaufali Bogu, bo On zna wszystko w naszym życiu. Nie mam męża, mówi Jemu ze szczerością. I Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. I zaczyna pierwsze objawienie Bóg w jej życiu. Pierwsze objawienie jest co do jej chodzenia, co do jej grzechu. Pamiętamy wszyscy, jak czytaliśmy pierwszy raz Słowo Boże, zobaczyliśmy od razu gołość duchowną, którą mieliśmy, jak grzeszni byliśmy, ale i teraz jak chodzimy z Bogiem i czytamy i rozważamy Słowo Boże i patrzymy się na zwierciadło, czyli na Słowo Boże, na nasze życie, wtedy znów widzimy nasze braki, nasze grzechy i nasze upadki. I stoimy naprzeciwko Słowa Bożego ze szczerością i mówimy: tak, Panie, błąd popełniłem. I słyszymy Słowo Boże wiele razy, jak czytamy je, przychodzi ze słodkością, aby nas skontrolował i mówi nam, że to nie jest dobre, moje dziecko, to nie jest dobra droga, którą idziesz. I rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. I pierwsze objawienie jest co do jej życia. I przyjęła to. Przyjęła te objawienie ta kobieta Samarytanka. Przyjęła kontrol Pana, ale Bóg chce ją poprowadzić do większej głębizny Bożej. Bo celem Chrystusa jest, aby objawił jej swoje oblicze. I mówi jemu Samarytanko: gdzie powinniśmy oddawać Bogu cześć? W Jeruzalemie czy tutaj na górze? I Chrystus znalazł szansę, aby zaczął jej mówić o prawdzie, która jest dogmatyczną prawdą. Prawda, która ma do czynienia z oddawaniem czci Bogu, która będzie ważna w Nowym Testamencie, bo oddawanie czci Bogu nie jest wykonywane w jednym miejscu, ale wszędzie.
i jest wykonywane w prawdzie i w duchu. I to jest prawda, która przychodzi pierwszy raz do uszu ludzi. Ale dogmatyczne prawdy nie są tylko te, ale objawia jej Boga i mówi, że Bóg jest duchem i prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Czyli mówi jej o prawdzie o Bogu. Ale jednak te objawienie, aby mogła pójść dalej Samarytanka i aby zakończyło się jej dzieło Boga w jej życiu, jest potrzebna wiara. I mówi jej Jezus, niewiasto, uwierz we mnie. I dlatego przybliżenie człowieka do Boga i Boga do człowieka jest związkiem, gdzie Bóg się przybliża, ale i człowiek się przybliża do Boga. Ale staramy się zobaczyć poprzez ten fragment kroki Boga, ale kroki, które powinniśmy my uczynić. Czyli wiara nasza do Słowa Bożego, jak nam objawia nie tylko nasz grzech i każdy swój grzech zna, ale prawdy Ewangelii, które nie pozwalane jest nam, abyśmy je zmieniali, ani abyśmy czynili, co chcemy, ale abyśmy tylko w nie uwierzyli, jak tutaj mówi Bóg do Samarytanki. Uwierz we mnie. I w 25 odpowiada niewiasta, to tak, jak Bóg chciał. Wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. I w sercu tej niewiasty było oczekiwanie na Mesjasza. Może była grzesznicą, może robiła wszystkie obowiązki religijne, tak jak inni ludzie, ale swoimi grzechami, tak jak w dzisiejszych czasach, ludzie robią obowiązki religijne, ale mają swoje grzechy, bo znała, jak miała czcić Boga, ale była w grzechu. I tutaj jednak jest pokazane, że oczekiwana Mesjasza. I to jest jedna tajemnica, abyśmy mieli oczekiwanie na Chrystusa w naszym życiu, na wszystkie tematy. Abyśmy oczekiwali na Pana, by przyszedł, aby nam się objawił, aby dał nam odpowiedź, aby dał nam wyjście z problemu, aby dał nam uzdrowienie, ale przede wszystkim oczekiwanie nasze, abyśmy go zobaczyli tam w obłokach. I ta niewiasta miała to oczekiwanie i wiedziała, tak jak tutaj, że wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie i jest pewna, że przyjdzie Chrystus. Jesteśmy pewni, że przyjdzie Pan. Nie tylko, aby nas porwał, bo to mówi Słowo Boże, ale i w naszych prośbach, i w naszych problemach, i działanie w naszym życiu, ale i obietnice, które dał nam Pan, że jak On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Wszystko dzieje się od Chrystusa. Nie dzieje się nic od człowieka, ale od Chrystusa. I On nam to oznajmi, bo On jest naszym nauczycielem, tak jak powiedzieliśmy z samego początku, uniżony, pokorny nauczyciel. I On nam będzie zwiastował, ale i On to uczyni doskonale. I serce tej kobiety dotarło do miejsca, do którego chciał Chrystus. I wtedy powiedział jej Jezus, że ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. I objawił jej swoje oblicze. I objawił jej, że ja jestem Zbawicielem, ja jestem Mesjaszem, na którego oczekujesz. Nie mógł jej powiedzieć od samego początku, musiał przejść przez wszystkie te schodki, aby Samarytanka przyszła do tego momentu. I od razu później, w tej właśnie chwili, przyszli jego uczniowie. I tam zakończyła się dialog. I moglibyśmy powiedzieć, że to było tak, jakby wszystko było zaplanowane dla tamtej godziny. I nasze życie, jak zaufaliśmy Bogu, Chrystusowi,
Jesteśmy tutaj, wezwaliśmy Go do naszego serca, modliliśmy się, pomodlimy się ponownie, co codziennie się modlimy do Pana. Wszystko w naszym życiu dzieje się w planie Bożym. I tak jak Bóg stara się w taki słodki sposób nas nauczyć, w taki delikatny sposób chce nas poprowadzić tam, gdzie On chce, a nie tam, gdzie my chcemy, wtedy my zostawmy nasze serce wolne, abyśmy byli przygotowani na przyjście Jego, abyśmy mieli wiarę w Jego Słowo, bo przyjdzie i nam objawi swoje oblicze. Bóg niech nam pobłogosławi.